Przeprowadzka do Paryża dla Grzysia, który przywykł do wiejskich przestrzeni, nie jest udanym przedsięwzięciem. Na początku, czyli w pierwszym tomie, widzimy jego niechęć do nowego miejsca. Zobaczymy, jak bardzo czuje się nieszczęśliwy we współczesnym Paryżu, w którym czeka na niego mnóstwo niebezpieczeństw, ponieważ zarówno odwiedzająca ciotka, która dostarcza mu nieładnej odzieży, jak i lokalni chuligani sprawiają, że jego życie staje się pewnego rodzaju ciężarem. Na szczęście chłopak znajduje magiczny przedmiot, magiczny medalion, który pozwoli mu się przenieść w czasie. Trafia do średniowiecza, a tam poznaje życie kolegiaty, tego, w jaki sposób działały szkoły przy kolegiatach. Zobaczymy też, jakie były podziały społeczne, role przypadały różnorodnym osobom. Przekona się on, jak zupełnie inaczej i jakie priorytety miała też jego siostra sprzed wieków, będąc nastoletnią dziewczyną pochodzącą z miejskiej rodziny, mieszczanką będąca. Mamy tutaj pięknie pokazane problemy społeczne i toczącą się gdzieś tam w intrygę związaną z czarami, z jakimiś mocami. Zresztą pojawia się w każdym tomie motyw gargulców znajdujących się właśnie na katedrze, na kolegiacie, na budynkach sakralnych. I te gargulce muszą się w pewien sposób ewakuować, uciekać przed działaniami złej czarownicy. Kto jest tą złą czarownicą, czy uda im się akcja, to już kolejny tom, który porusza ten problem. Tym razem mamy jeszcze motyw wojny, manipulacji, tego, z jakimi wyzwaniami borykają się bohaterzy, kiedy grozi im zagłada. Całość pokazana w ciekawy sposób. Pokazano tutaj takie bardzo skrajne zachowania. Z jednej strony mamy to zło walczące, a z drugiej strony Grześ, który jest niby mały, niby nieporadny, a jednak ma niesamowity dar i może uratować swoich przyjaciół. Czy mu się to uda? No to mu się przekonamy. Polecam i do zobaczenia.